Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie. Jesteśmy instytucją samorządu województwa warmińsko-mazurskiego i dlatego naturalną rzeczą jest, że oddam teraz głos Panu Marszałkowi, Gustawowi Marszałkowi Przesinowi. Panie Marszałku, bardzo proszę uczynić honorę. Dzień dobry Państwu, Ekscelencja Pani Ambasador Republiki Finlandii, Ekscelencja Panie Konsulu, Szanowna Pani Kurator dzisiejszej wystawy, zacni goście, Szanowni Państwo. Przede wszystkim chcę bardzo serdecznie przywitać na tej wystawie. Tutaj Pani Ambasador Republiki Finlandii jest już od godziny porannych w regionie Warmii i Mazur w Olsztynie. Serdecznie przywitać w naszym pięknym regionie, w mieście Olsztynie. Serdecznie witamy. Szanowni Państwo, bardzo cenimy sobie współpracę i kontakty z Finlandią, szczególnie biorąc pod uwagę nie tylko ten aspekt kulturalny, jaki dzisiaj będzie bardzo mocno podkreślony, ale ten gospodarczy. Od wielu lat realizujemy projekt otwarcie na Skandynawię i łączy nas akwen Morza Bałtyckiego, łączy nas też Euroregion Bałtyk w jakimś zakresie. No i oczywiście dążenie do rozwoju gospodarczego, a wiemy, że tutaj możemy bardzo mocno współpracować. Bardzo też ważnym wymiarem jest to dziedzictwo kulturowe, przenikanie też obu kultur, współpraca w tym zakresie. Dzisiaj jest doskonały przykład otwarcia wystawy nawiązującej do stulecia uzyskania niepodległości przez Republikę Finlandii i można powiedzieć, że jest to przeddzień naszej rocznicy stulecia uzyskania niepodległości, więc samo przez się tak w podobnym okresie, w różnych zawirowaniach historycznych ta niepodległość przychodziła do naszych krajów. Pani ambasador, pozwoli Pani, że serdecznie podziękuję również Panu konsulowi honorowemu, Panu profesorowi Szczepanowi Figlowi, bo jest doskonałym, można powiedzieć, katalizatorem, który schemizuje sprawę w naszej współpracy na co dzień i przekazywania po prostu ważnych możliwości kontaktu zawsze w obecności do podkreślenia tej dobrej współpracy między regionami, między krajami. Także serdecznie bardzo dziękuję. Dziękuję za tę obecność, dziękuję za dotychczasową współpracę. Państwu kuratorom serdecznie, Pani kurator i osobom, które towarzyszą tej wspaniałej wystawie. Serdecznie gratuluję i myślę, że Państwo kuratorzy będą mogli tutaj jak najlepiej nas zasilić wiedzą o tej wystawie. Dziękuję bardzo. Polskiego wydania wspomnienia.
Ty władzą na zaszłudzie w umacie najlepsze podobności finalnej, manewrej jest często porównywany do Józefa Piłsudskiego, którego 150 rocznicę urodzin jest również obchodzona w Polsce w Wojewodzie. Wczorajsza konferencja w Wojewodzie była okazją do wysłuchania listy błędów dotyczących obu bohaterów narodowych. Korzystając z okazji, chciałabym serdecznie podziękować pani Annie i grupie Sojusza za ich wkład w uhonorowanie rocznic urodzin Mannerheima oraz za tę fantastyczną wystawę, którą możemy dziś odwiedzać. Dziękuję także panu marszałkowi i wszystkim zgromadzonym tu gościom za przybycie na otwarcie wystawy w Olsztynie. Mam nadzieję, że będzie się cieszyć równie wielkim sukcesem jak do dzisiaj. Serdecznie zapraszam do Nambii. Dziękuję. Teraz zaproszę Państwa takiego symbolicznego otwarcia wystawy w postaci przecięcia wstęgi. Zapraszam do przecięcia wstęgi panią ambasador Republiki Finlandii w Polsce, panią Katarzynę Lepinen, pana marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, pana Gustawa Marka Brzezina i pana konsula honorowego Republiki Finlandii w Olsztynie, pana doktora profesjonalnego Szczepana Figla. Ja zapraszam do mnie kustosza wystawy, pana Juka. I tutaj nazwisko bo niestety jest tak trudne dla mnie do powiedzenia, ale myślę, że o opowiedzenie w krótkich słowach treści wystawy. Szanowni Państwo, mam przyjemność powiedzieć parę słów o wielkim przyjacielu Polsce, o bohaterze. Architekcję niepoległości w Irlandii, arystokrację, żołnierzu, mężu stanu, o baronie Karlu Gustawie Mannerheimie, który jest bohaterem dzisiejszej wystawy z przykładami Mannerheima w Polsce. Mannerheim był ważną postacią już od dzieciństwa. Pisałem maturę z historii właśnie o Mannerheimie. W 1970 roku poruszowałem pierwszy raz do Krakowa. Częstszym czasem w Finlandii atmosfera polityczna była taka, że pewnych klęgach nazwisko Mannerheim było traktowane jak przekleństwo. Tymczasem w Krakowie już na drugi wieczór znosiliśmy troszkę za Mannerheima i Piłsudskiego, który, jak w Krakowie rozumiałem, dla Polaków jest tak ważny jak Mannerheim dla Piłsudskiego. Co więcej, oni obaj urodzili się w tym samym 1867 roku. Od wielu lat moim marzeniem jako przewodnik akwiński grup do Polski było zorganizować sieciom z ladami Mannerheima w Polsce. Pierwszą taką grupę miałem parę lat temu. Moja żona Anna poruszowała z nami jako fotoreporter. Ta wycieczka stała się inspiracją do zorganizowania wystawy dla uhonorowania 150. rocznicy urodzin Mannerheima, którą obchodzimy właśnie w tym roku. Roku stulecia niepodległości Finlandii. Mannerheim spędził w Polsce w sumie 8 lat. On pisze do wspomnienia, że lata spędzone w Polsce
były naszym najlepszym okresem całego jego życia. Chcieliśmy dowiedzieć się dlaczego, co się kryło za tym krótkim zdaniem, jak trafił do Polski i dlaczego spędził tu tyle czasu. Mannerheim urodził się w rodzinie arystokratów w czasach, gdy Finlandia była autonomią podległą rosyjskiemu carowi. Jak wielu Finów, w owym czasie odbył służby wojskowe i kontynuował karierę w Rosji. Jego marzeniem było dostać się do ekskluzywnej wychowawskiej szkoły kawalerii w Petersburgu, gdzie Mannerheim został przyjęty w roku 1887 roku. Dwa lata później, jako jeden z najlepszych absolwentów, został wysłany do Kalisza. Tam w 1889 roku rozpoczął służbę kornet 15. pułku Dragonów. We wspomnieniach Mannerheim pisze: im bliżej poznawałem Polaków, tym lepiej ich rozumiałem i lepiej się wśród nich czułem. Jednak już po roku Mannerheim został oddelegowany z powrotem do Sankt Petersburga, potem na wojnę japońską i dalej z misją zwiadowcą do Chin. Gdy w 1909 roku powrócił, zwał przycielono mu jego pierwszy własny pułk, 13. Włodzimierski pułk Kowalnów w Nowomińsku, czyli w Mińsku-Mazowieckim. Jednostka cieszyła się sławą, ale już po roku pod dowództwem Mannerheima prezentowała tak wysokie kwalifikacje, że inspektor kawalerii, wielki książę Mikołaj Mikołajewicz, zaproponował Mannerheimowi awans na generała majora i dowództwo lejbgwardyjskiego pułku Wanów jego wysokości w Warszawie. Warszawa spełniła wszystkie marzenia Mannerheima, jeżeli chodzi o karierę, ale też o życie towarzyskie. Przyjęto do elitarnego klubu myśliwskiego. To tutaj on spotkał między innym Adama i Maurycego Zamoyskich, którzy zostali jego bliskimi przyjaciółmi. Przyjaciółmi byli też między innymi lubomirscy, wielopolscy, Tyszkiewiczowie, Radziejewowie, Potocy i Sobalscy. Dlaczego Mannerheim był akceptowany i ceniony przez, jak on sam pisze, świetną i ekskluzywną polską arystokrację. On miał więcej niż tylko oficerem carskiej armii, mówił biegle po francusku, a właściwie był poliglotą. Lubił polowania i konie i znał się na nich, a jak wiadomo, Polak bez konia jest jak ciało bez duszy. A może najważniejsze było to, że on nie był Rosjanie, tylko Finem. Finlandia w tym czasie, podobnie jak Polska, coraz boleśniej odczuwała nasilające się carskie represje. Mannerheim był patriotą kraju swojego urodzenia. Doskonale rozumiał patriotyzm i rozgorycznie Polaków. Mannerheim szczególnie cenił towarzystwo kolek, nieocenione w dyskusjach o literaturze, ale też o sprawach społecznych. Przez lata włączyła go wielka przyjaźń z księżną Marią Lubomirską, która w swoim dzienniku czasu pierwszej wojny światowej pisze wielokrotnie o jej generale. Tego typu zachowania Mannerheim nie spotkał w Rosji, gdzie arystokracja nie mieli żadnego interesu do spraw społecznych. Zainteresowanie sprawami społecznymi sprawiło, że już w latach niepodległości
w 1941 roku Mannerheim został nominowany prezesem Czerwonego Krzyża Finlandii. Co ciekawe, w tym samym czasie prezesem Polskiego Czerwonego Krzyża był Adam Zamoyski. Mannerheim bał się w czasie pierwszej wojny światowej, dowodząc działaniami armii carskiej na różnych frontach. Gdy rewolucja sowiecka powaliła cara, postanowił wrócić do Finlandii i tu poświęcić się walce o niepodległość swojego ojczyzny. Po pierwszej wojnie światowej Mannerheim poruszował tylko raz do Polski w 1919 roku. Oczywiście spotkał się ze swoimi przyjaciółmi, z wieloma z nich korespondował. Serdecznie zapraszali go do siebie, między innymi margrabia Aleksander Wielopolski do Chrobrzeża i Zamojscy do Kosłówki. Zachowały się listy. Podczas tej wizyty Mannerheim odbył spotkanie z Ignacym Paderewskim i Józefem Piłsudskim. Przedmiotem niepokoju były granice wschodnie obu naszych krajów i ich niepodległości. W czasie II wojny mamy znowu 6 lat kontaktu Mannerheima z Polską. We wspomnieniach Mannerheim lakonicznie pisze: podczas wizyty w Niemczech w czerwcu 1942 roku była okazja, aby podziękować Göringowi za pomoc w stworzeniu lepszych warunków dla moich przyjaciół z Polski, osadzonych w obozach. Kim byli przyjaciele z Polski? Moje poszukiwania w archiwach polskich i tyńskich przyniosły interesujące rezultaty. W czasie wojny kontynuacyjnej w latach 1941-1944 Finowie walczyli ramię w ramię z Niemcami przeciwko Związkowi Sowieckiemu. W 1941 roku rabina Jadwiga Zamoyska pisze z Kosłówki do Mannerheima, prosząc o pomoc. Jej mąż Leszek Zamoyski był aresztowany i wywięziony do Wielcimia, a potem przeniesiony do Dachau. Mannerheim pisał do hrabiny Zamoyskiej, iż uczynił wszystko, co w jego mocy, więcej nie mógł. Później okazało się, że Leszek Zamoyski był poinformowany, że za sprawą stawiennictwa Mannerheima był tam lepiej traktowany, dzięki czemu przeżył. Córka Leszka i Jadwiga Zamoyski, Ilka Zamoyska pisze, że ojciec był do końca swych dni wdzięczny Mannerheimowi. Mówi o tym swoim dzieciom. Jest w archiwach list z podziękowaniami całej rodziny do Mannerheima. Sprawie Zamoyskich Mannerheim kontaktował się też z admirałem Kanarisem i nawet Hitlerem. Himmler pisze swoim Dienstagebuch krótko przesiedlenie rodzin Zamoyskich do Finlandii. Tego nigdy nie stało. Po wojnie zimowej w lipcu 1940 roku rabia Eugeniusz Tyszkiewicz pisze do Mannerheima ze Szwecji i dziękuję mu za uratowanie życia jego rodziny. W tym liście pisze też, że jego kuzyni utknęli na Litwie i prosi o pilskie wizy też dla nich. Mannerheim pomógł. W archiwum pilskiego MSZ nadal znajdują się ich wizy. Wizy były wydane przez konsulat fiński na Kobylnie na 2 tygodnie przed zamknięciem. Konsulatu. Oficjalnie konsulat mógł wydawać wizy tylko dla obywateli tego kraju, gdzie konsulat był usytuowany. Dzięki Mannerheimowi dla nich zrobiono piątek.
Wiemy, że Mamrych pomaga wielu innym Polakom. Z Trzęby informacje zachowały się i nadal pracuje na tym odnalezienie dokumentów. Wiem, że pamięć o Mannerheimie żyje wśród Polaków. Jest ceniony jako mąż stary i wielki obrońca wielkiej niepodległości. Szczególnie w kontekście wojny zimowej. Ale żyje też w sercach ludzi, którzy mają wobec niego szczególny dług wdzięczności. Hrabina Imka Zamojska urodziła się po II wojnie światowej w Kanadzie. Ona pisze ze wzruszeniem: Mannerheim uratował mojego ojca. Bez Mannerheima nie byłoby mnie na świecie. W ten sposób Mannerheim dziękował za serdeczne przyjęcie, z jakim spotkał się w Polsce wiele lat wcześniej. A ja jestem dumny, że mam taką żonę. Bez niej byłaby tej wystawy. Dziękuję bardzo. Szczegół, mianowicie nieobecny tutaj autor oprawy graficznej tej wystawy, Marek Zipper, jest osobą bardzo związaną z Olsztynem. Jego rodzina tutaj mieszka, jego żona jest z Olsztyna i jest często bywalcem tego miasta i myślę, że jest szczególnie dumny z tego, że może swoją pracę tutaj zaprezentować. Marek Zipper. Bardzo dziękujemy za przybliżenie tej postaci znamienitej marszałka Karola Mannerheima. I teraz cóż, zapraszamy do obejrzenia wystawy. Wystawa będzie króciutko w naszym mieście, ale myślę, że tyle osób tutaj wchodzi codziennie do biblioteki, zagląda, czy nawet tylko do galerii. Myślę, że przez tych parę dni bardzo dużo osób tą wystawę zobaczy. Także zapraszamy do obejrzenia.